Osoby objęte kwarantanną domową odwiedzają funkcjonariusze policji. Niektórych wizyt nie mogą się doczekać najmłodsi. To właśnie z myślą o dzieciach wysyłane są specjalne posiłki w postaci policyjnych maskotek. Włoszczowscy funkcjonariusze na wizytę do 5-letniego Filipka i jego rodziny, którego odwiedzają każdego dnia, tym razem wysłali koziołka Spoko. Koziołek, wiadomo, Spoko jest, spokojnie sprawdził samopoczucie, pożyczył dużo zdrowia, a na później zostawił zaproszenie na wycieczkę po komendzie, by pracy policjantów przyjrzeć się z bliska. Za to ten miś z mundurowymi z Podkarpacia sprawił wiele radości, odwiedzając dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Starej Wsi i najmłodszych pacjentów Brzozowskiego Szpitala z takim transparentem. Nie inaczej!